Cześć, tu Taoczyn i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Heroesów. No i na czym my to skończyliśmy? No z tego co pamiętam, to na pewno musimy skupić się na tym, żeby zyskać środek, bo to będzie bardzo istotne. Albo wręcz przeciwnie, możemy olać ten środek i skupić się na tym, by zyskać całą resztę. To znaczy wjechać im na te główne zamki i tam zacząć kombinować. Czy ja chcę to rozbudowywać? Teoretycznie mogę chcieć. Dobrze, jesteśmy tu w zamku. O czym zapomniałem? Jezu, i miałem to zrobić już wcześniej. Miałem wysłać... Świetnie. Badajcie ich tam. Miałem wysłać sobie z tego... z pierwszego miasta wojsko... do drugiego mojego miasta. I 3 dni to będzie jechało, więc będziemy 3 dni trochę w tył. Co my tu mamy niezbudowane? A my tu mamy wszystko zbudowane. Stać nas, żeby wybudować wszystko? Nie, nie będzie nas stać. No właśnie. Dlaczego? Dlatego też zaczekanie też tych paru dni nie powinno nam przeszkadzać, tak? Co ty masz za armię? Aha, ty masz taką armię, że ty powinieneś coś tu wykosić na pewno. Tylko cholera wie co, niskie lisze. Ja będę chciał na tobie robić tylko takie bitwy, które ty na pewno wygrasz. Będziesz wbijał sobie poziom, a ja się nie będę zbytnio przejmował tym, że tracisz to wojsko. Tak, ty to masz już, tak? Masz już, okej. Okay. Powiedzmy ekspert okrzyków bojowych. Ulepszony okrzyk strzelania. Nie zaszkodzi. Zbieraj tu nam surowce. Teraz średnio. O, tu jest niewielki. Ty to jeszcze możesz na pewno zrobić. Ty z kolei tutaj. Nie wiem, czy ty jechałaś. Naprawdę nie mam pojęcia. Ale możesz się przyjechać do tego zamku i stąd wziąć wojsko. Jedzie nasza karawana. Tu czerwony coś robi, na powierzchni zielony coś robi, właściwie nic specjalnego. Tak, ty tutaj, no, fajnie, że masz nowe zaklęcia, cieszę się. Aha, bo ty miałeś jeszcze wojsko. A, ja to miałem jechać tam, dobra, skopałem. Zapomniałem, że ty jeszcze masz wojsko i ty właśnie wracasz z tym wojskiem, żeby je dostarczyć. Tutaj szybka bitwa. Ej, tam nie obchodzą mnie naprawdę straty, ważne, że on wbija kolejne levele i będzie użyteczny. Tak. Ło, jeszcze jednego mogę wysłać. 5. Jakby mnie te statystyki bardzo kurwa interesowały. Teraz będzie trochę gorzej już. Może tam coś jeszcze do końca znajdziemy, co się nadaje. Tutaj zawsze można coś... nie, ja bym chciał tu. I bym chciał więcej wojska. Ruchałki. Dobrze. Jeszcze tu postoimy, dojedzie tam ta armia, ja to wszystko odbiorę, zsumuję, będzie pięknie. Będziemy mogli iść do ataku. Właśnie myślę, na kogo najpierw, na czerwonego czy na zielonego? Zielone wydaje się silniejsze. Ale na ten moment oboje posiadają tyle samo, czyli 3 zamki. Ja z kolei posiadam tych zamków 4. Dobrze, tutaj... Jest już wszystko ładnie wykupione. Aha, bo ty nie miałeś tych. Mhm. I tak jeszcze zaczekasz, aż przyjdzie karawana. Tutaj jest fontanna. I ty zapierniczasz tam. Teraz jest takie budowanie armii. Twoja karawana przybyła, mój panie.
Co za artefakt? A weź go sobie. Czemu miałabyś nie wziąć? Aha, i nawet ci do zestawu poszło. O, jak ładnie. To masz zebrane? Tak. To jedziesz tam, ciele. Ile ona zapiernicza, to głowa mała. Teraz tu, ty. Ty se to zrekrutuj. Tych nie zabijesz. Tych. Tych może zabijesz. Spróbuj. Zabiłeś. Jaki, że tam straciłeś dużo. Już jesteś użyteczny. Teraz możesz wracać do zamku, żeby zakupić coś sobie. Przy okazji w tym zamku można coś zbudować. Tego nie, dżiny. Okej. No i Agatin. Zbiera całe wojsko. Jakie mamy, a już go mamy całkiem sporo. W którą stronę my teraz będziemy szli? To jest istotne. Jak tu wyjdę, to będę u zielonego. No dobra, jestem za. To jedziemy w tą stronę. No, zielonego możemy sobie strącić. Właściwie czemu by nie? Tak, ciele, podjedź tu. Przekaż całe woło, ty masz trzy drzewce. Całe wojsko, teraz tak. Możesz wziąć to. Możesz wziąć to. Możesz, to ja chcę oddać. Tak. To. Tego nie. To możesz wziąć też. O Jezu, ile ja tego jeszcze mam. Kuźniar przeznaczenia. 10 do przeznaczenia, 5 do... No, to jest lepsze. Dobra, reszta niech mi zostanie. Dobrze, ciele, ty pojedziesz tam po kolejne wojsko. Więc tu zaczekasz sobie teraz, ty masz od cholery tego chodzenia. 31 ruch. O, Agatin ma 32. Nie rozumiem czemu. Ciele, jak już tu jesteś. Ja o tym zapomniałem w innych zamkach. No i cóż. Ulepszenie możliwe. Tak. No i ten się wraca. A jeszcze mogłem coś wybudować. To nic. Wszystkie stworzenia nie będące konstruktami i nieumarłymi. No to dla mnie jak znalazł. Szkoda tylko, że nie idę na nieumarłego. No ale jak już tak idę, to już tak idę. Tak, 5000 zapłacę i dostałem sztukę wojenną. A, takie 2 na 10. My teraz to będziemy chcieli, jak wbijemy level. Trywialny, to nie powinien być problem. Oczywiście nie chcę nic stracić, ale to nie jest problem. Tu nic więcej nie ma, wychodzimy. Tu jest czyszczone. Tu nie mam co ulepszyć niestety. Jak wbiję level, to dalej, jak wbiję dwa levele, to będę miał co. Tu mogę sobie kolemy Shantiri zrekrutować, to zadaruję. Ciele. Proszę ja ciebie, ciele. Nowe informacje dotarły. Jeps, jeps. Jakby mnie to wszystko interesowało. Nie wiem z kiedy to jest. Aha, na dzień. A, to jest przyrost. No to zdecydowanie wygrywam. Levelem też. Tak, ty nawet zaczekasz te 3 dni, jak tu przyjedzie całe wojsko. Nie przyjedzie, bo nie mamy na to pieniędzy. Zaczekasz dłużej. Ja nie wiem, czy to był dobry pomysł.
Wiesz co, ciele, weź po prostu podjedź tu, podjedź tu. Czy coś jeszcze mamy do zebrania? No, Agatin. Czy tu nie ma przejścia? Nie, no tu jest przejście, ale jakoś tak dziwnie. Ty, kolego, jedziesz... zaczekaj, podjedź tu. Teraz podjedź tu. Co ja ci mogę zbudować? Wzmocnienia... Raksza, masza, szasza, fasza. Ulepszenie do dżinów. I weź ty trochę tu poczekaj. Zdolność zwiadu. Co ma oznaczać zdolność zwiadu? Aha. To. Zwiększa za... Sokoli wzrok. Daję 2 do magii. Jak my aktualnie wyglądamy? Sporo mamy tej magii. Mogłem w sumie do ducha, ale już trudno. Kryjówka złodziei nieodwiedzona. Kolejna kryjówka złodziei. Ty miałeś tu czekać. Wiem, że karawana dojechała. Na spokojnie. Teraz to już jest dość szybka gra. I wydaje mi się, że jesteśmy w stanie nieźle porejpić. Trzeba znaleźć bohater, wyczaić, który bohater zielonego jest tym głównym. Co ty tu możesz? A ty miałeś ulepszyć jednostki, to ulepszasz te. Ciele. To niech jedzie. Czemu to się zamienia? Aha. Bo nie dam rady zrekrutować wszystkich. Dobra, drzewca tylko brakuje. Znośnie. Agatin, podjedź. No to jest za dużo zielonej mapy nie odkrył. O, kopalnia złota. O! O! Kurde. Zaczekam jeden dzień, to będę miał to. I tak jej się ruch skończył. Ciekawe... Ten portal, który stoi przy mojej bazie, jak, gdzie jest wejście do niego? Ojczyzna. Ciekawe, co to jest ojczyzna. W tym wypadku. Ojczyzna, zarządca, a to po chuju. To nie pykło. Poziom trywialny, czyli przejście przez tą bramę, to jest kwestia formalna. Tak jak pewnie przejście przez cały teren zielonego. Tu jedzie nasza karawana. Gracz drugi, gracz trzeci. Szybko wam poszło. Agatin, jak ty stoisz z obroną? No właśnie, tak myślałem. My potrzebujemy obrony. Czemu nikt tego nie zabrał? Ten zamek tu był, ale dałem ciała. Dobra, wróćmy się. Nie zdążę pewnie przed końcem tygodnia. No lipa. Pytanie jest, czy jestem pierwszym graczem, czy... Średni poziom. To jest jego najlepszy bohater. Pierdzielę to. Jadę na jego główny zamek. Wejście będzie... Nie będzie tutaj. Dokąd to może prowadzić? Nie mam pojęcia. Goddammit, wejście jest tam. Poziom średni. No czyli będziemy... Jeżeli rzeczywiście się odważy na mnie rzucić, będziemy mieli naprawdę
poważną bitwę. No, plumkam sobie tak po jego terenie. Dwóch zamków naraz nie jest w stanie obronić. Tydzień robaka, księdza robaka, hech. Jedzie wszystko. Bajer. No i przydałem dupy, bo znowu zrekrutowała mi się jedna triada. Potem muszę ją klikać. Wow. Dobra, powiedzmy, że podjadę tutaj. Niech stracę. Raksza, masza, szasza, fasza. Tylko dla expa. Tak. Jestem ciekawy, jak zielony zareaguje. Ten się tam tłoczy. Pięciu bohaterów tam ma, nie? Żeby tylko mieć wojsko chyba. Aha, tu jest po prostu zejście do podziemi u czerwonego. To by był motyw. Tu mamy jakieś zaklęcie. A weźmy to. Nie da się szybkiej bitwy. To nie, nie bierzmy tego, bo mi się nie chce. I jesteśmy u czerwonego. Trochę przekombinowałem, ale to nic. Tam jest główny zamek czerwonego. Czy tu jest jego główny bohater? Nie ma go. Czyli kierujemy się ku tej bramie. Ciele, jak ty stoisz z wojskiem? Prawie tak jak powinnaś. Ale jeszcze nie do końca. Zielony chyba się cieszy, że go odpuściłem na razie. Agatin jedzie dalej. To jest kwestia jego skakania, ponieważ zaraz będzie level, ale tylko 800 w chuj expa. 800 w chuj expa trzeba. Zamek! No proszę. W chuj expa. O, nowe czary. Dużo magii pierwotnej tutaj jest wybranej. To jest rozbudowane na maksa, jak rozumiem. Tak. Cieszę się niezmiernie. Nie, daruję sobie taki pomysł. W sumie w tym momencie tak jak pomyśleć ten nie umarli pod dyplomację mieliby sens. Kolejny garnizonik, szybka bitwa. Jest! Nareszcie. Co ja miałem teraz dodać? Ani tego nie mamy, tak? Dlaczego nie mamy? Nie mam pojęcia. Mamy. To jest zbugowane wizualnie. My tu mamy. Dobra, to mamy, mamy tu wszystko. Trzeba teraz się zdecydować, czy ja tego chcę. Jednostki specjalne bohatera są na poziomie 5. Zajebiście. Można ręcznie kontrolować jednostki specjalne oblężnicze. Zajebiście. Można ręcznie kontrolować atak bohatera i jednostki specjalnej wsparcia. Zajebiście. Świetnie. Ale 2 na 10. A ja to chcę. Nie ma to jak objechać całą mapę jednym bohaterem. To jest po prostu kosmos. A i czerwony już wie, co go czeka, nie? Już wie, że po niego idę. 5000 kasy. Zamachowiec. Co nam daje zamachowiec? O, no i o jeden ruchu mniej każdy, który oberwie. Bardzo się cieszę. To jest gruz. Ale tu ładnie. A to brzmi, nie umarli mieszkają. Informacje nowe dotarły. No to wysyłamy już ostateczne.
No nie zwiedzi za dużo mapy. Nie da się ukryć. Dobrze, teraz tak. Teraz tutaj, proszę. Budowa, cyk. Jeszcze sobie tam 10 level nim nabiłem na tych solo kampach. Jak my stoimy z czasem? 20 minut, możemy jeszcze chwilę pograć bezproblemowo. O, tutaj jest do zebrania trochę defensa. A to jest kupiec sprzedaż artefaktów. Możemy zajrzeć. Nie, ty nie miałaś tutaj. Ja chcę tu budowę, żeby dojechać do superstworów, do Feniksów, tak? No chujowo. Czemu one mi się nie poustawiały same? Czerwony idę, ale tu wolno łażę. Chyba mają ten zarządcę, który zmniejsza prędkość ruchu. Takie mam coś wrażenie. O, jeszcze Feniksy mi przyrosną. Ale się tłoczy, nie? Już wie, co go czeka. Ten też. Jezu, oni po prostu boją się teraz wyjść z bazy, bo wiedzą, że mają wpierdziel. Ode mnie. Dobra, teraz tak. Stąd poproszę wszystko. Dziękuję. Stąd poproszę wszystko. Dziękuję. Przyrost pieniądzów jest po prostu zajebisty. Aha, nowe informacje, wszystko już jest, już nie ma co więcej badać. Nikt nie ma łzy aszy, no właściwie po co ja to badałem? Ale to nic. Teraz tak, nie, ty nie, pod żadnym pozorem się nie wracasz. Czy my czegoś tu potrzebujemy? Serio? Skoro to jest tak, to tutaj są tylko kopalnie. Więc jedziemy od razu na prawo. I tyle. W temacie. Ulepszone Feniksy. Powiedzcie, że tam też mamy Feniksy, tak? No też mamy Feniksy. Ale będę klikał po tych czampionach cały czas, nie? Bo ich się tak namnożyło. Oni już nic innego nie robią, tylko siedzą w tych swoich głównych bazach, broniąc się. Armor. Trochę obrony udało nam się zebrać przez to zwiedzanie. Mam już 10. Jest nie najgorzej. O, to jest coś, co jestem za. Nie, ty nie, tutaj. Budowa. Co ja tu jeszcze mogę zbudować? Przyrok, strasza, szasza, masza, fasza. No ewidentnie granie z komputerem na poziomie normalnym nie było dobrym pomysłem. Ale... to jeszcze gdzieś odbija w lewo. Tu jest jeden do ducha. Może później. Tu jest jeden do magii. Chcę mieć wszystko pobudowane. Teraz tak. Ciele. Jeden do mocy, jeden do magii. Też przyjmę przed głównymi bitwami. Zdążę przed końcem tygodnia ich wszystkich przeklikać, wydaje mi się. Oni w ogóle coś mają. I tak będę musiał z każdym walczyć, ale komputer jest gnojem, nie? Nawet ich nie ustawiam, w tym wypadku nie trzeba.
Ale trudna walka. Gra nie warta świeczki, tak to się nazywa. No cholera, no co za gnojki. Nie wejdziesz do zamku. No, świetne są te balisty, nie? Jezu. Już tak, mogę kolejnego. O, pięknie. Nie wiem po co. Ci jeden super żyje to jeszcze. Luna. Next, please. O Jezu, dwa super stwory, tylko dwa różne. Tym razem. Wow. Ich narasta, to trzeba przyznać, że ich narasta. Get over here. Naprawdę 435 nimf nie jest w stanie na hita zabić dwóch tych. Nie wiem po co on potracił te stwory. Jakby je złożył do kupy, to by więcej zyskał na pewno. I tu już jest Lila. I tu się zaczyna naprawdę jakaś walka. Więc trzeba będzie moich ustawić porządnie. Ładniej to tak, to jest moje ulubione ustawienie pod elfów. No i co? No i Lela. I Lela, Lela. Trzeba będzie coś wymyślić, z czego się najwięcej bije. Tsunami. O, cię kutas. A jaki fajny spell! Kabum! To chyba jest bardziej pod odepchnięcie niż pod damage. No ale co? Było śmiesznie. Kusiło mnie, to użyłem. A to moja balista robi też w cholerę damage'a. Dobra, tutaj trzeba. Nie, ona jakaś armia. Jakąś armię ma i ma całkiem niezłą. I idzie nią na mnie. Czy ja chcę atakować? Nie, ja chcę zaczekać. Ja chcę zaczekać. Druid musi uderzyć swoim spelem. Zajebiście! Nie, nie uderzy trzech. A jak uderzy tam, to też uderzy dwóch. Ja wolę tak strzelić. O! No trochę tego wojska ma, to trzeba mu przyznać. Dobra, pająki już nie są takim zagrożeniem. Teraz albo wampiry, albo. No i jedno porządne zagrożenie zostanie. Wampiry już nią nie będą. A, dwa porządne zagrożenia, jakby nie patrzeć. Spróbujmy te. Dobra, szczęście wpadło. Ładnie zasadził damage. Teraz ty spokojnie możesz dobić tych. O, jak ładnie! 9. Aha, bo ja jeszcze mam ruchałki. I ty spauzuj się.
Bardzo ładnie. Wow, balista. Ruchałki dobiją. Healni go tam, tylko nie wiem, czy on tego heala dostanie, nie dostanie już. No i dobi. No i zajebiście. Wielki to problem nie był. Co straciliśmy? Straciliśmy 12 tych. Wow, wbiła na nas level. Moje gratulacje. No i tu to jest kwestia formalna. Ach. Dziękuję bardzo. Nowe zaklęcia. Oblicze grozy i cyklon. Jakoś wyższe poziomowe chyba. Cyklon. Nie, płaszczyzna i nie. Oblicze grozy. No okej. Nie ma problemu. Nawet nie miał tyle kasy, żeby się narekrutować na maksa. Współczuję. Czerwony jest w tym momencie, no bo został mu jeden zamek. Tu jest zamek na środku. Znaczy tu są jeden czy dwa? Jeden. Jeden zamek i akurat nieumarłych jest na środku. A jak się tam dostać? Nie mam pojęcia. No i dobra, następnym naszym targetem będzie zielony. Tu nie było portalu miejskiego. I zielony już chyba wie, co go czeka. Czerwony nie został za bardzo z niczym wielkim. Pokażcie mi to. Jak tam wejść? Tu jest portal, tylko wyjście. Tu jest wejście z kolei. I stoi tam Orna. Orna tam stoi. Dobrze. Jeszcze jest tutaj coś i też jest wyjście. Ale to wyjście to wiem, gdzie prowadzi. To prowadzi do kogoś innego. Tu jest teoretycznie portal. Jak tam się dostać? Środkiem. Bo tu na środku jest... Jezu, nie środ... 9 plus, ole kurwa, drogę wymyślił. Kurdimol. Dobra, ja tam się nie pruję. Ja tam nie chcę. Jeden do ducha sobie daruję. Ja bym chciał jednak... Tutaj. O, ty jak stoisz, ty dobrze stoisz. Ostatnie miasto, gdzie jeszcze coś jest do wybudowania. Dwa ostatnie budynki. Teatr zaklęć. Trzy drewna! Nie tu, tu. Proszę bardzo. Pięknie. Teraz tak. Królu złoty. Pięknie. Myślę, że z taką armią możesz próbować coś tu podjąć. Na pewno tych... Straty, mówię, są nieważne. Ważny jest exp. Trzy levele. Tak. Na pewno to. Na pewno to. I na pewno to. Nie, to chyba źle wybrałem, ale dobra. Jeszcze dostał idealne uderzenie. Czyli to. Fajne. Teraz jedziesz po nimfy. Ty jedziesz dalej. Ty masz za mało kasy, żeby się zrekrutować. Weź ty, dziewczyno, zrób z siebie pożytek. Nie tu. Pomyliło mi się. Tu.
Idź przejąć ten zamek. To już trochę spacerek jest. No to już trochę stracił. Ale dwa levele kolejne. I prawie ma ten najwyższy ten. Znowu tam będzie przekopywanie się przez nich. Teraz już tylko jeden level, ale mamy już nim 16, więc jest naprawdę ładnie. O, jakiś artefakcik sobie chłopak zebrał. Weź sobie manę. Dobrze, Agatin jedzie dalej. No cześć. O proszę, Zoltan. No i to już nie jest takie hop-siup. Ja tego nie chcę rozgrywać. Nią, ja mogę sobie pojechać na przykład i tu coś rozegrać. Tak, tutaj przyjdzie Agatin i ona się z tym rozprawi. Agatin już jedzie. A ty, ciele, możesz tutaj sobie zrobić coś. Przy niewielki, szybka bitwa. A już też ledwo level wpadł. No i trzeba ci wybrać trzecią drogę. Niech będzie ta ofensywa. Niech będziesz miał trzy te najlepsze. Duch. Tu już levelu nie będzie. Dlaczego się dziwicie, że on tak szybko level bijał? Tych stworów było już znacznie więcej niż ich było na początku gry. Dlatego to tak wygląda. No tego już nie rozwalimy. To jeszcze rozwalimy. Zbroja leśna. Zajebiście, trzecia na mapie. Ty, wampirki, jeszcze powinieneś porobić. Teraz tak, Agatin wjeżdża do portalu. I trzeba będzie rozwalić Ornę. No ale to już kwestia formalna. Esu. I po sprawie. Jest level. Dziękuję, Orna. Tak. Mistrz. I ty, Agatin. Co to w ogóle jest? Aha, brak umiejętności do ulepszenia. Jedziesz na ten zamek. A ciele jedzie na ten zamek. A właściwie ciele zaraz oddasz armię po tej bitwie. Pomyliło mi się. Dobra, tak może być. No coś ma. Mogłem spell jakiś rzucić. Nie mogłem. O Jezu. Ale dno. Stracę po prostu armię na tym. 21 łuczników, bo tak. A nie musiałem tego tracić. Kurczę, no i ci jeszcze będą przed moimi łucznikami. Jeszcze szczęście im weszło, jeszcze 9. Aha, ta nie ma full zasięgu. U niej łucznicy nie są tacy dobrzy. A czemu nie strzelił dwa razy, to nie mam pojęcia. Dawaj tam, dobij ich. Tak jest. Dobra, teraz tak.
Jep, z 5, ładnie. Jest, zajebiście. Ruchałki. Jeden. Jeps. No i pięknie. Ole tych poziomów poszło, nie? Zaraz zobaczymy. Trzy poziomy. Myślałem, że więcej. Cyk. 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 O, dobra. O, można szybką bitwę zrobić. Cyk. Kolejne trzy poziomy. Cyk. Cyk. Naucz się tego. I cyk. I też już ma ładnie 13 level. Jeszcze możesz podejść. I wymienić się. Pięknie. To miasto jest całe rozbudowane. Ale są tytani. Dobra, kończymy. I słuchajcie, zielony ma dwa zamki, boi się wyjść z bazy, czerwony ma jeden zamek też. Macie tutaj w cholerę dłuższy odcinek, 42 minuty. Ja mam nadzieję, że się nim nacieszycie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku, bardzo możliwe, że już ostatnim, Might and Magic Heroes 7. To by było na tyle, na razie, cześć.